Park Naukowo-Technologiczny to zespół 5 właściwie obiektów plus całej infrastruktury. W strukturze parku znajduje się centrum logistyczne, które jest zapleczem administracyjnym dla parku, plus 3 centra naukowo-badawcze i jeden obiekt inkubatora przedsiębiorczości. Centrum Innowacji i Technologii dla Zdrowia Człowieka jest jednostką organizacyjną Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zrzesza osoby, które są zafascynowane jedną z najnowocześniejszych technologii, mianowicie nanotechnologią. Przy czym pojęcie nanotechnologii jest bardzo szerokie i tyczy wielu obszarów nauki. My w naszych badaniach zawęziliśmy do nanotechnologii w naukach biologicznych i medycznych. Jesteśmy członkiem konsorcjum i bardzo się z tego cieszymy. Konsorcjum o nazwie BioAd, to jest biogospodarka z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W skład konsorcjum wchodzi 7 uczelni, 7 instytutów badawczych oraz firmy. Będziemy się zajmować zagadnieniami wspólnie, co nas bardzo cieszy, zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich właśnie, które zamierzamy wprowadzić również w naszym parku. Centrum Technologii Informatycznych zawiera 4 laboratoria i prowadzi 4 wątki jak gdyby pracy naukowo-badawczej. Bardzo wysokiej precyzji mechanikę obróbczą, pomiarową i procesową. Pracę w zakresie szkoleń, budowania systemów informatycznych, podszkolenia, a także budowanie układów elektronicznych bardzo wysokiej złożoności ultraenergooszczędnych. Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii jest obiektem demonstracyjno-badawczym. W obiekcie tym możemy badać wszystkie technologie dotyczące wytwarzania i efektywnego zarządzania produkcją energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Taki budynek jest w rzeczywistości modelem laboratoryjnym w pełni opomiarowanym, w którym można wykonywać rzeczywiste analizy na rzeczywistym obiekcie tych zagadnień, które dotyczą efektywnego wykorzystania energii, zarówno energii elektrycznej, jak i energii cieplnej. Ideą Parku Naukowo-Technologicznego jest pobudzenie w regionie tutaj przedsiębiorczości i innowacyjności. Jeśli mówimy o pobudzeniu przedsiębiorczości, to mamy na myśli zakładanie właśnie nowych firm przez naszych absolwentów. Zainteresowanie największe, jakie ja tutaj dostrzegam, jest ze strony naszego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, gdzie młodzi, rzutcy ludzie naprawdę wypytują, kiedy to może już zostać uruchomione, kiedy będą mogli z tego korzystać. Takim sztandarowym naszym przykładem jest firma Ekoenergetyka, która została założona przez studentów kierunku elektrotechnika. Budują oni instalacje ładowania pojazdów elektrycznych, mają na tym polu znaczące sukcesy w kraju i za granicą. Podejrzewamy, że na bazie powstających laboratoriów będą mogły powstawać firmy tego typu. Jeśli chodzi o tą innowacyjność, o pobudzanie tej innowacyjności, to stworzenie możliwości przeprowadzania badań na dość wysokim poziomie, czy korzystania z infrastruktury, którą Park Naukowo-Technologiczny posiada, właśnie w celu rozwijania technologii w firmach. Naszą działalnością mogą być zainteresowane firmy farmaceutyczne oraz firmy biotechnologiczne. Te biotechnologiczne to związane z otrzymywaniem nowych materiałów, które są biozgodne z organizmami żywymi, a w szczególności mamy na myśli organizm ludzki. No i firmy farmaceutyczne, no, których jakby głównym zadaniem, jak wiadomo, jest otrzymywanie bądź dystrybucja najnowszej generacji leków. Sprzęt, który nabywamy, jest bardzo unikatowej w regionie dokładności, precyzji i parametrów, powiedzmy. Dostęp do tego sprzętu jest rzeczą bardzo cenną, ponieważ powiedzmy mały i średni przedsiębiorca nie jest w stanie nabyć albo nie opłaca się mu brać jakichś wielkich kredytów i nabywać urządzenia, które mają bardzo dużą moc przerobową, bardzo wysoką precyzję, unikalną w skali regionu i pozwalają uzyskać na przykład 10-krotnie bardziej energooszczędne urządzenia albo 10-krotnie mniejsze. W laboratoriach mogą być wykonywane komercyjne badania
dotyczące materiałów budowlanych, ich efektywności energetycznej oraz pewnych dodatkowych aspektów środowiskowych, takich jak izolacyjność akustyczna oraz mogą być wykonywane badania dotyczące energii elektrycznej, badania jakości energii elektrycznej, badania efektywności interfejsów energoelektronicznych służących do sprzęgania ogniw na przykład fotowoltaicznych czy też elektrowni wiatrowej z systemem elektrycznym budynku. Rozwój gospodarki, innowacyjnej gospodarki bez nauki skazany jest na przegraną. I Park Naukowo-Technologiczny ma być tym łącznikiem i będzie tym łącznikiem szczególnie istotnym dla małych, średnich firm. Park Naukowo-Technologiczny jest miejscem, gdzie można będzie wyniki naukowe wdrożyć do przemysłu, przetestować, gdzie można wesprzeć małe, średnie firmy kompetencjami pracowników naukowych uczelni.